Wojsko Gminne, ruch Celebański Norbert. Melduje drużynę pożarniczą Miejskiej Żańsku, jednostek OSP z terenu gminy Włoszczowa, gotowe do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. I za chwilę przywitanie ze strażakami. Czołem druh do uruchomie! Czołem! O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszych zawodów, drucha Grzegorza Dziubka, prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Włoszczowie, celem dokonania oficjalnego otwarcia. Koleżanki druhne, koledzy druhowie, członkowie orkiestry, szanowna komisja, zebrani mieszkańcy, kibice. Drodzy, spotykamy się po 4 latach na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Po 4 latach z uwagi na to, że COVID, że były inne przeszkody, ale cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteście. To w dniu dzisiejszym tutaj na stadionie będzie sprawdzenie waszych umiejętności, waszej sprawności, tego co wyćwiczyliście. Drodzy, dzisiaj to rywalizacja, ale tak naprawdę wasza sprawność, umiejętność, taki strażacki duch wychodzi podczas prawdziwej akcji, kiedy to przystępujecie do ratowania ludzkiego życia, mienia. Moi drodzy, dla mnie osobiście, kiedy obserwuję z perspektywy lat przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych, to taka mobilizacja w jednostkach. To w pewnym sensie zachęcenie również innych do tego, że ta ochotnicza straż pożarna w danej miejscowości jest i funkcjonuje. Wierzę głęboko w to, że te gminne zawody sportowo-pożarnicze również w innych jednostkach, waszych jednostkach, pobudzą tego ducha strażackiego, czego sobie i wam życzę. Bo moi drodzy, tak naprawdę nie sprzęt, nie samochody, to wy jesteście najważniejsi, to wasze osoby, ochotniczych straży pożarnych, to wasze ręce, umiejętności. Na dzień dzisiejszy życzę udanej sportowej rywalizacji. Dla mnie wszyscy jesteście wygrani. Wszystkiego dobrego. Gminne zawody sportowo-pożarnicze, Włoszczowa 2023, uważam za otwarte.
Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 2 lipca 2023 roku przeprowadzono w miejscowości Włoszczowa gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 8 drużyn, w tym 7 drużyn męskich, 1 drużyna kobieca. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, młodszy brygadier Andrzej Pacanowski. Sędzią głównym zawodów był młodszy brygadier Paweł Mazur. Zawody rozegrane zostały w konkurencja. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Grupa A, ćwiczenie bojowe. Trzecie miejsce OSP Danków Duży z wynikiem 27 sekund i 65 setnych. Drugie miejsce OSP Międzylesie z wynikiem 26 sekund i 84 setne. Pierwsze miejsce OSP Kurzelów 24 sekundy i 35 setnych. Sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Trzecie miejsce OSP Konieczno z wynikiem 63-65. Drugie miejsce OSP Kurzelów z wynikiem 61,55 setnych. I pierwsze miejsce OSP Wola Wiśniowa z wynikiem 60 sekund i 42 setne. Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco. Siódme miejsce OSP Danków Duży z wynikiem 117 sekund i 62 setne. Szóste miejsce OSP Bebelno z wynikiem 112,58 setnych. Piąte miejsce OSP Międzylesie z wynikiem 110,44 setne. Czwarte miejsce OSP Czarnca z wynikiem 104,75 setnych. Trzecie miejsce OSP Konieczno z wynikiem 99,28 setnych. Drugie miejsce OSP Wola Wiśniowa z wynikiem 87,26 setnych. I pierwsze miejsce OSP Kurzelów z wynikiem 85,90 setnych. Grupa C, kobiety. Ćwiczenie bojowe, pierwsze miejsce KDP Kurzelów z wynikiem 39,09. Sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami, pierwsze miejsce KDP Kurzelów z wynikiem 83,90. Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce KDP Kurzelów z wynikiem 122,99. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. W czasie zawodów nie odnotowano żadnych wypadków. Jednocześnie stwierdzam, że zawody zorganizowane były w sposób prawidłowy. Protokół podpisał sędzia główny zawodów sportowo-pożarniczych, młodszy brygadier Paweł Mazur. A o wręczenie pucharów, medali, dyplomów, voucherów proszę członków zarządu miejsko-gminnego we Włoszczowie na czele z prezesem Grzegorzem Dziubkiem, radną sejmiku wojewódzkiego, dyrektor OSIR-u panią Jolantę Tyjas i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, młodszego brygadiera Andrzeja Pacanowskiego. Ja sama się
Gratuluję. Dziękuję, skradza. Ja nie tak jest, ale panie. O, widzisz. Ale już doczekałeś. Warto było, warto było. Co będzie się dzisiaj działo? Wyjątkowe zdjęcia z zwycięską drużyną, kobiecą drużyną pożarniczą z Kurzelowa. Prosimy o wystąpienie 7. miejsca. Ochotniczą w straż pożarną Danków Duży. Po sztuce. Gratuluję. Obecnie prosimy o wystąpienie miejsca 6. Ochotniczą straż pożarną z Bebelna. Prosimy o wystąpienie miejsca 5. Ochotniczą straż pożarną z Międzylesia. Prosimy o wystąpienie miejsca 4. Ochotniczą straż pożarną w Czarncy. Bardzo prosimy o wystąpienie miejsca 3. Ochotniczą straż pożarną z Konieczna. Ja tylko przypomnę, że wszyscy startujący strażacy otrzymują pamiątkowe medale, a dodatkowo drużyny, które są na podium, otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy. Prosimy o wystąpienie miejsca 2. Ochotniczą straż pożarną Wola Wiśniowa. Przyszedł czas na miejsce 1. Zwycięzców tegorocznych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, Ochotniczą Straż Pożarną z Kurzelowa. Tak, szanowni państwo, grot się brała, prosimy. Grzegorza Dziubka. Koleżanki druhny, koledzy druhowie i dobrnęliśmy do końca. Powiem tak, jestem pod ogromnym wrażeniem tych wyników, które tutaj były osiągnięte, które były wykazane przez wszystkie jednostki. Tak to już w sporcie jest, że ktoś musi być na podium, ktoś na dalszych odległościach. Ale kiedy spojrzymy na protokół końcowy, który był tutaj odczytywany przez komisję sędziowską, to można powiedzieć, że nawet ci, którzy są na odległych miejscach, byli na podium. Dla nich również należą się te brawa. Byli na podium, ponieważ zajęli zaszczytne miejsca w ćwiczeniach bojowych, czego wam gratuluję. No niestety, wynik końcowy. Na wynik końcowy składa się wynik zarówno sztafety, jak i ćwiczenia bojowego. Moi drodzy, te wyniki nie wzięły się same. To efekt waszych długotrwałych ćwiczeń. Ja słyszałem, że tutaj po półtora miesiąca co niektóre jednostki trenowały, ale również świadczą o waszym wysportowaniu, o waszej energii. Gratuluję, dziękuję i życzę wam, aby
to wysportowanie, ta energia służyła tylko na zawody, a kiedy trzeba, ratowała ludzkie życie, ludzkie mienie. Życzę pierwszego miejsca na zawodach powiatowych jednostce z Kurzelowa. Tak się składa, że dwa puchary najwyższe prawią do Kurzelowa i obydwie drużyny będą reprezentowały nas na zawodach powiatowych, zarówno kobieca drużyna, jak i męska drużyna. Wierzę w to również, że dobre imię naszej małej ojczyzny, gminy Włoszczowa, będzie rozsławione na zawodach wojewódzkich, czego oczywiście sobie i wam, moi drodzy, życzę. Dziękuję wszystkim za to, że dzisiaj tutaj byliście. Dziękuję organizatorom Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na ręce pani dyrektor, pracowników. Dziękuję komisji sędziowskiej za to, że dzisiaj sprawnie te zawody udało nam się przeprowadzić. Dziękuję kibicom, którzy tak licznie zgromadzili się, teraz już jest mniej. Ale również podziękujemy chyba naszemu patronowi, świętemu Fabianowi, który czuwał. I ta pogoda również nam dzisiaj dopisała i również bez deszczu, bez większej burzy dzisiaj się to odbyło. Jeszcze raz, gorące gratulacje, dziękuję za obecność. Wracajcie szczęśliwie do domu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo, Druchowi Prezesowi. O zabranie głosu proszę radną Sejmiku Wojewódzkiego, Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Ośrodku Sportu i Rekreacji w Włoszczowie, panią Jolantę Tyjas. Druhny i druhowie, strażaczki i strażacy, zaproszeni goście, z ogromną wdzięcznością dla waszej pracy i z wielkim uznaniem dla was przyjęłam zaproszenie i jestem tutaj na tych zawodach, uczestniczę i mocno wam kibicuję. Tym bardziej, że zawody te odbywają się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, czyli na jednym z naszych obiektów, na stadionie sportowym. Serce rośnie, kiedy patrzę na waszą piękną rodzinę strażacką. Serce rośnie, kiedy podziwiałam wasze zmagania i te w sztafetach, jak również te bojowe zmagania podczas tych zawodów sportowo-pożarniczych. Ale serce również rośnie, kiedy patrzę na te wozy strażackie, na wasz sprzęt strażacki, kiedy patrzę również na panów, gości zaproszonych w mundurach, a szczególnie na pana burmistrza, który w tym mundurze strażackim tak godnie się prezentuje i nie szczędzi pieniędzy na to, żeby rzeczywiście doposażać jedno. Z mojej strony jako radna wojewódzka wielokrotnie tutaj kierowałam te słowa, jak również teraz potwierdzę, że kiedy tylko są środki kierowane na doposażenie ochotniczych straży pożarnych, zawsze, ale to zawsze możecie na nas liczyć. Dziękuję za waszą pracę, gratuluję, świętujcie dzisiaj, bo dzisiaj dzień należy do was, niedziela się jeszcze nie skończyła. Wracajcie spokojnie, szczęśliwie do domów i świętowania niech to będzie ciąg dalszy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz za waszą piękną postawę strażacką, za postawy ochotników strażaków, bo tutaj należą się wielkie podziękowania. Kłaniam się wam za wszystko, co dla nas robicie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję pani radnej. O zabranie głosu proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Włoszczowie, młodszego brygadiera Andrzeja Pacanowskiego. Panie Burmistrzu, Pani Dyrektor, Panowie Prezesi, Druhny i Druhowie. Przede wszystkim na początku chciałbym wam podziękować za to, żeście się zmobilizowali i wystartowaliście w tych zawodach, bo niestety nie na wszystkich gminach odbywają się takie zawody. Niektóre gminy zrezygnowały. Gratuluję oczywiście dla OSP Kurzelów, zgarnęła wszystko, co się tylko dało. Życzę im jak najlepszego miejsca na powiatowych. Gratuluję również Woli Wiśniowej, Konieczno. Brakuje mi tu jeszcze Czarcy, bo pamiętam lata, kiedy taka rywalizacja była, panie burmistrzu. Wola Wiśniowa i Czarca. I Rogienice, tak. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, serdeczne gratulacje. Dziękuję komisji za sprawne i szybkie przeprowadzenie zawodu. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję panu komendantowi. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, dobiega końca dzisiejsze zmagania. Za chwilę komendant miejsko-gminny, druh Norbert Celebański, złoży meldunek o zakończeniu zawodów sportowo-pożarniczych. Drużyny pożarnicze, patrz coś! Na prawo! Patrz! Druhu prezesie.
Powiat Salwański zakończył. Gminnych zawodów sportowych w Polsce w 2023. Dziękuję panie komendancie. Koleżanki druhny, koledzy druhowie, gminne zawody sportowo-pożarnicze Włoszczowa 2023 uważam za zamknięte.